Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. No i może was delikatnie dziwić, dlaczego zaczynamy w tej pozycji nagrywania. Nie jak zwykle, w sumie w menu głównym, ale też dlatego, że gra przywitała mnie, słuchajcie, już dwoma crashami, co było dziwne. Jak nacisnąłem tylko na koszary, tutaj to się dwa razy coś zesrało i nie chciało się specjalnie jakoś tak uruchomić. Na dobrą sprawę wywaliło mi grę do pulpitu. Nie wiem, z czego to wynika. No ale co, wracając, słuchajcie, witam was w pierwszym, drugim już dzisiaj odcinku. Ja oczywiście nagrałem to troszeczkę wcześniej, bo też dzisiaj mam cały dzionek dla siebie, wolny dzień, więc lecimy, nie ma tutaj specjalnie zwlekać i jakoś dużo gadać. Udało nam się ostatnio pojechać Martynę została pobita, strzeż się Martyno, idę po ciebie. Passive aggressive, widzę, jesteś przyjacielu, dobra, to dojedziemy cię. Czy coś tu chcemy zbudować z dwoma drewna? Nie specjalnie, na tym mi zależy bardziej, ale drewno znowu z drugiej strony potrzebuje teraz sporo do przebudowy. Zaatakuj. Sądziłem, że będziesz chciał zrobić straty. Tu jest coś do pociśnięcia i tak mięciutko. Serio? Czy tak źle to chyba nie jest ze mną? Weź mi to jakoś serdeczną zamieć, załóż. Na głupie ryje. Postać eteryczna. No może nie być tak faktycznie łatwo, jak się spodziewałem. Ty zachowaj spokój. Dawaj tu. Dobra. Jeps. Porobiony. Doskoczysz? Oś tu mój żabiaku mały. Dobra. Poszedł się pluskać. Pojedynek. Od razu możesz w ciemno założyć mu. Ten gentleman już nie ma kontrataku. Żebyś miał na sobie zamrożenie? Chud. Kappa to spierdzielaj stąd. Niestety ten chyba dostanie rekinek mój. Na razie tego dosyć dobrze szachujemy. Dobrze. Pozbądź się dziadek. Dawaj. Proszę zostawić mojego kapę. Sporo many poleciało, ale zrobiliśmy to bez strat, więc dobrze. Pierwsza taka bitwa dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o rozegranie i taktyczne, więc jestem zadowolony. Echa zawartego paktu. Okej. Okay. Brzmi już zachęcająco, prawie jak pakt złamanej klingi, strzaskanej czy cokolwiek. Zrób tak, chociaż powinienem był przebudować w sumie. Gdybym miał być szczery,
Dobra, zobaczmy. O, drewno. Całkiem przydatny surowiec. Murszający szkielet. Przebudujmy się. Dobrze. Pomij mi tę animację, jakbyś był tak dobry. Dziękuję. Tylko służy do klatkowania, więc niespecjalnie za nią przepadam. Cóż tu mamy? Sandały świętego. Pytanie, jak wielu was tu jest. Sporo, sporo. To nie jest takie łatwe do pociśnięcia. Horda. Nie sądzę, że powinniśmy się zgadzać na takie rozwiązanie kwestii. Wybornie. Wiem, że jesteście trochę na to odporniejsi, ale... Nie widzę przeciwwskazań. A jednak może. Chodź, skacz tu, moja żabko mała. Szybkiś. Tutaj nałóż posiłki. Złejty. Chyba świat i ludzie. No. Spokojnie. Porobień. Weź drewno. Weź więcej drewna. No. Już więcej się nie nabierzesz. Dobra, przebuduj sobie to. To zawsze więcej cashów dla nas. Tamten punkcik już był przebudowany, więc ok. Drewno. Dobra. Neutral passive. Jasne. Wiem, że ja mam ulepszonych kapów, ale to nadal brzmi zachęcająco. Teraz już 10 chyba, tak? A to ostatnie 15, dobrze pamiętam. Tam portale by się przydały, obydwa. W zastanej sytuacji. Są lepsze rekinki. O, mogę to. Zdecydowanie jestem za. Myślę, że możemy spróbować. Kurczę pióro, przepraszam, ale ja powinienem to zrobić, zdecydowanie, bo ja gram pod łzy, ja się już na Sandorze przestawiłem na ściganie wszystkiego, co żyje. A to jest chyba błąd. Nie powinienem tak grać, powinienem to zostawiać, my gramy też pod łzy. Fajnie nam wyszło kilka tych bohaterów, tak? Mamy kilku pod łzy, kilku pod to. Pod łzy mam ciebie, Sandor jest pod łzy, zrobiłem też Antona? Czy pod... Chyba pod łzy Antona robiłem. Ciekawie to wyszło na tym całym rodzeństwie, nie? Teraz atakuj. Tylko, że tak powiem, zostaw. Też dostajesz expa, dostajesz jeszcze łzy. Więc akceptowalnie. Dawaj, rozbuduj. Hop. Dawaj, do najwyższego poziomu świątyni. Skosztowałem, jak widzę, nie mam problemu. Co jest dosyć budujące. Jedź tutaj na południe. Oddaj trochę. Dobra. Plaża Hoshino na zachód. Ten drogowskaz przypomina bardziej pomnik. Jest stanowczo za bardzo zdobny jak na obiekt, którego jedyną funkcją ma być wskazywanie kierunku na brzeg morza. Wystarczy jednak poświęcić chwilę na szyfrowanie umieszczonego poniżej długiego tekstu spisanego pięknym językiem, pięknym pismem nagów, żeby odkryć opowieść o Hoshino, nagińskim daimio, który odważył się dosić Kirina, aby uratować swego nowonarodzonego syna od śmierci. Podróż na grzbiecie tego potężnego stworzenia przypłacił życiem, które złożył Kirin w ofierze właśnie na tej plaży. Jego syn przeżył i to właśnie on nakazał wzniesienie tego pomnika ku czci ojca. Więc klimatyczne są te historie. Łako żywi wody. Mam biedną armię, żeby ich wszystkich cisnąć teraz. Kenta. Wiem, kim ty jesteś? Pierwszy raz mam styczność z takim osobnikiem. On się mógł zrekrutować w tym mieście. To już by było w pytkę.
Neutral aggressive. Neutralny pasywny. Jasne. Wejście do podziemi, ok. Chciałbym, żebyście mi oddali to miasto. W posiadanie. Wyjście z duchów. Już mi się podoba. Teraz pod moim zamkiem. Dziwnym przypadkiem. Teleporty trzeba zrobić, na pewno. Masz odwiedzone, dobrze? Psa, znam to miejsce. To osada, w której włada znany ci żarłacz. Lennik byłego daimio. Będzie chciał twojej pomocy. Ale udzielić mu jej byłoby niebezpiecznie. Okej, ciekawe. Wir. W pojęcie grozi śmiercią. Ten imponujący drogowskaz jest przyozdobiony ryciną przedstawiającą nagów ginących pośród szczątków w otchłani olbrzymiego wiru wodnego. Dwa spośród przedstawionych postaci na pewno zginęły, przeszyte długimi szczepami bambusa. Ślady prowadzące na brzeg i schodząc do wody, to oczywisty znak, że przynajmniej kilkoro odważnych, nieostrożnych lub po prostu niepiśmiennych podróżników zignorowało ostrzeżenie. Kim ty jesteś? Mieszkańcy osady, nieszczęśliwi Irino. Hiroshi chce tylko się przypodobać Wiecznej Królowej, a przecież powinien dbać o swój lud. Tam, skąd pochodzę, jest tak samo, Kento. Trzeba to zmienić. Co? Więc nam pomóż tu i teraz. Niech Hiroshi idzie walczyć z bezbrzetwymi duchami na zachodzie. Jeśli nam pomożesz, uznamy cię za władcę. Irino, nie bądź pochopna. To może doprowadzić do otwartej wojny z Hiroshim. Holo. Proszę sobie stąd iść. Nikt tu państwa sobie nie życzył. Ha, kolejne wojska wilków. Pomóż nam, Irino! Czy ja was nie pojadę? Co mam zrobić teraz? Pokonaj Karłowa. No za mało wojska mam, jak się nie robi. Może. No zobaczymy. Przeżyłem za mało wojska, żeby się z nim zmierzyć. Już wysokiś. Dużo skoczków mam różnych. I specjalnie duże miejsce na rzucanie dobrych czarów. Anioł, stróż. Będzie boleć. Bardzo. Tego się spodziewałem, cholerstwa.
Tak się nie robi. O nie. Nie. Widzę co? Trzeba wrócić do tego, tej pozycji. W ogóle, pojechałem tam zupełnie bez przygotowania, bez armii. To jest zupełnie bez sensu. Gdybym miał choć trochę tego wojska więcej, ten Karłów nie sprawiłby problemu. Teraz, jeżeli stracę te wojska wszystkie tutaj, to znowu się skończy tak, że będę bez armii, będę ją zbierał, będę się ganiał z każdym wrogiem, tracił tam wojska i witamy w pierwszej misji Inferna po raz kolejny. Spoko, fajnie, że masz sfort zbójców. Fajnie byłoby też, jakbyś załadował cokolwiek. Dziękuję. Łaskawcze. Chociaż to... Tak... Niestety mamy trochę misji w dupę. Liczę, że przeżyjecie. Jakoś. Pamiętam, co ja teraz tu robiłem. Zrób to. Umazem pretorianów macie, no to tak, to się nie dziwię, że jednak mi zrobiliście straty. Żeś tu jakąś serdeczną zamieć. Zdecydowanie w ciebie. No, sprytnie obchodzisz. Dobrze. O, tu już nie tak sprytnie. Proszę zostawić go. Starczy? Starczy. No o to chodziło. Tutaj ta misja była zamknięta, ok. No a tu trochę trzeba poczyścić w takim razie i pozbierać tych wszystkich surowców. Oddaj turę. 6. To przebudujmy ciebie na sam początek. Fajnie byłoby jeszcze to przed końcem tygodnia zrobić, żeby tego wojska było choć trochę więcej. I albo się teleportujemy do zamku, albo wrócimy tam na piechotę. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Tego Karłowa się nie będę porywał bez armii znowu. Gałgan ostatni. Tutaj byliśmy przy tym. Zajedźmy tam. Teraz jak jesteśmy w tym regionie, to trzeba by cię przebudować. Aha, to się przebuduje. Dobrze, że drewno chociaż. Tak, zaakceptuję. Dobrze. Teraz przebudujemy was. Dobra. Oddaj turę. Jeszcze raz to. I teraz po drewno. Zostaw, nie ścigaj. Będziecie skakać jako szalali. Wakizamy. Wanizamy, czy jakkolwiek. Z nimi to też mam problem, jeżeli chodzi o wymówienie ich imienia. O, w jednej grupie jesteście tym razem.
A zaczekaj. Ty przywal mu kruchę. No, może trzeba było mu kruchem przywalić. Albo takim. Jeden kapa leci. Drugi kapa. Zagłupota. Ustawić się na pozycji. Łap spokój na ryj. Dobrze. Aż się ładnie podsuwać, do skoków się przygotujcie. No i lecimy. W jednej grupie są to są banalni wręcz do pojechania. Pojedynek. Pa. No ona nam ładnie czyści drogę, to trzeba przyznać. Ma za mało punktów ruchu. Niepotrzebnie. Teraz tu. Aż przez ostatni dzień to jeszcze jutro powinniśmy zdążyć zrobić. Może i nie. Fortyfikacje. 7. Gdybym zebrał tu drewno i byłoby go dużo. I tu by było jeszcze trochę. I tutaj też troszeczkę. To zbierzemy najpierw. Dobra, jak brakuje jeden, to już zamienię sobie za kryształ na drewno. Bo chciałbym mieć to jeszcze przed końcem. Z plus 1 każdej jednostki, więc tam plus 2 nie pamiętam. Ale warto mieć, jak na moje. Murszający szkielet. Półwysep płetw na zachód. Tu sporo drewna, którego mi cholernie brakuje. Te peki trzeba zrobić w tym czasie, jak mnie nie ma. Zbudowałem przypadkiem czwarty poziom. Zbudowałem, dobrze. Neutral passive. Jasne. Sporo żywiaków wody. To wygląda jakiś artefakt, nie? Czego ci brakuje? Surowców, dobra. Dobra, podpuń tu jeszcze. O, mało punktów ruchu, szkoda. Zaczekaj zatem. Kryształy pływały w wodzie, słuchajcie. Niesamowite. Dobra. Exp. Cokolwiek tutaj? No, jakieś kilka rzeczy. No, musimy się wteleportować praktycznie po całości do siebie. Opchnąć te dwa artefakty, bo nie są mi zupełnie potrzebne do niczego. Punktów zdolności nie mamy, no będziemy musieli trochę się poulepszać. Montuj tak. Dobrze. To jest moduł ulepszeń. Kappa Shoya. Dużo tego wojska jakoś nie mamy, ale myślę, że to jest właśnie wystarczające tego, czego nam brakowało. Pokaż. Okej. To jest zajebiste. Tego zdecydowanie nie potrzebuję. A, walki na morzu. A poza tym, dwa do pola widzenia. To jest na szyję. Kurde, why not, nie? To jest coś zajebiste. To ja bym kupił dwa, tylko zaczekał w takim razie turę. Podjedź tu i potem wrócisz tu. Jutro się kupi ten artefakt. Braknie dosłownie chyba kilku golda, więc użyjemy targowiska zwykłego. Pchniemy to za złoto. Potrzebuję jednego tego. Jednego drewna, czy z drewno za złoto. Nie, więcej. Trzech. Jeszcze raz. Dobrze. Teraz powinniśmy być w stanie kupić sopel. Dobrze. Jestem zadowolony.
z takiego przebiegu sprawy. Doczyścimy tę stronę mapy? Doczyliśmy. Jak już tu jesteśmy, to możemy to zrobić przy okazji, nie? Może właśnie, może to jest jakaś droga, słuchajcie, tak gonię i gonię, a może to, kurde, chodzi o to, żeby to robić po prostu spokojnie i metodycznie. To się jeszcze nie załadowało, z tego co widzę. Może to jest błąd jakiś z mojej strony, nie wiem. Mało, mało, mało. To do porobienia jesteście. Spróbuję zagrać. O, się ustawiło. Nie jesteście jakoś specjalnie wrażliwi? Nie jesteście. O! No! Dasz radę, nie? Dasz radę go dobić. Uszczel tam. Dobitego. No tak nie wolno. Nie! Jeden Kenshi w dół, jeden Kappa w dół chyba. Halo? No. Cóż, może dało się tego uniknąć w jakiś sposób. Żywiołakie ognie możemy zamiast przywołać. Tu ruchu mi brakuje. Oddaj turę. Cashów też niespecjalnie dużo mam. Zostaw, jeżeli uciekają. O, widzicie? No, jednak mi czegoś zabrakło. O, lepsi majarze. Elitarne. Odmów, przebudy. No to byśmy mogli mieć już dużo więcej Kenshi w sumie. By tak na to spojrzeć. Gryfy są irytujące. Tu potrzebujemy na pewno zbudować to. Jeszcze z takich pilnych rzeczy. Kilka grupa, kilka. Niewiele was. O, miło. No to tak, zdecydowanie to trzeba było zrobić wcześniej niż później. Jestem uciekać cały czas. Tak, walcz. No to taką finałową walkę sobie zrobimy. 29 minut, widzę, że mamy. Co wy tam mieliście? Nic specjalnego. Jaguarzy są zwykli, są lepsi majarze. Ciekawe, jak oni działają. Zmornik. Niebo i ziemia, niebo i ziemia. Ja to znam. Może twoje jest po prostu mocniejsze i tyle. No nie wiem, się okaże. O, nie wejdziesz. To zrób tak. No bo tu niezależnie od tego, ile wojska stracimy, to nie robi nam to za bardzo różnicy. No zrób coś takiego. No morale. No przywalnij go. O! Niemiło. Dobrze. Zacznijmy od czegoś takiego. Tak, już się tak bawimy, to spoko. Yo.
siebie tym razem, czy coś? A, na niego teraz. Tak możesz często tym, co tury walić? I zabij ziadę. A, w ciebie. O Jezu, wszedłeś chyba w trochę zły region. O, troszkę tak. No, w sumie teraz to bez różnicy. Też? Wow. Serio? Ten skurczybyk rzuca to na całą mapę? Dobrze, że go nie miałem w poprzedniej misji. Był przejeb straszliwy. Dobrze. Też nie była jakaś wielka trudność dla nas. Oczywiście weźmiemy sobie łezki. Świetliste jeszcze. Pilnujące czegoś, ale czego to się dowiem w kolejnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, ja bym Ignacy, wybyście wy, a to były Heroesy 6. Trzymajcie się ciepło, pa pa!